Ojciec zginął 30 sierpnia, miał 65 lat. Nazywał się Jan Szwec. Siostra w tym dniu, w tym samym dniu zginęła pod Sokołem. Miała około 30 lat. Zofia Lewczuk się pisała po mężu. Szwagier był młodszy od siostry rok czasu, też zginął w szkole. Mieli dwoje dzieci, Jan i Bolesław. Jan miał lat chyba 6, a Bolek miał 2 latka. I szwagra rodzice, Michał Lewczuk, poszedł do Sokoła, bo on tam miał znajomych w niedzielę i już nie wrócił. I tam został zabity pod Sokołem. I teściowa siostry mojej, Helena Lewczuk, została zamordowana w szkole. Także cały dom został pustko. Nikt nie został. Historia, którą chcemy opowiedzieć, mimo upływu ponad 7 dziesiątków lat, nie doczekała się żadnego uczciwego zakończenia. Państwo polskie nie zadało sobie trudu, by odszukać i godnie pogrzebać dziesiątki tysięcy swych niegdysiejszych obywateli, którzy padli na Wołyniu i Galicji Zachodniej w zbrodniczych operacjach ukraińskiej powstańczej armii. Spoczywają oni ciągle w coraz trudniejszych do odszukania z powodu upływu czasu i erozji ludzkiej pamięci dołach śmierci. Żaden międzynarodowy trybunał nie zajął się na poważnie oprawcami, a żądania sprawiedliwości giną we wrzawie bieżącej polityki. Głos tych, którzy ocaleli, coraz już słabszy, nie ma żadnych szans, by przebić się do szeroko rozumianej opinii publicznej. Kochani rodzice, muszę wam opisać o sytuacji, jaka to przed paru tygodniami była, i to Ukraińcy bardzo znienawidzili Polaków i chcą mieć czystą i samą sobie Ukrainę, a że rabunek na programie dziennym zaczęli Polaków wyrzynać siekierami, bo Polak to ich największy wróg. Piszę wam, co się stało koło nas, we wiosce oddalonej 4 kilometry od nas. Jednego dnia przychodzą do roboty ludzie i powiadają, że we wsi Parośle były bandy UPA i wyrąbali 4 rodziny. A ja słucham, wyrąbali? Co to? Coś za godzinę przyjeżdża starosta i melduje: cała wioska wyrąbana, to coś okropnego. Był u nas wtedy feldfebel. On się wcale nie wzruszył, bo to przecież Polaków wyrąbali. No i z wielką biedą po południu pojechało kilku żołnierzy od nas, ale ja pojechałem aż na drugi dzień. Ci, co przyjechali, to nie mogli spać tej nocy. Takie straszne obrazy były w domach. Było rano, furmanki zajeżdżają i jedziemy przez las. Po pół godziny jazdy dojechaliśmy do tej wioski, a tu ludzi już pełno, sami krewni i sąsiady. W pierwszym domie to widziałem straszny obraz. Ojciec, matka i wszystkie osoby zarąbane siekierą. Wszystkie w czoło uderzone tępym końcem. Matka oparta na klęczącą kolebkę i głowa rozbita, a dziecko takie małe w kolebce zabite też siekierą. Oczy otwarte i dziura w głowie. Zupełnie jakby coś chciało powiedzieć, bo kawałek chleba trzymało w ręce. Ja się bardzo przelękłem. Zaduch taki od tych pomordowanych, o mało co bym się obalił, a krew tych zabitych po całej izbie rozlana. Ci bandyci powiązali ręce i oczy zawiązali i w ten czas oni sami musieli się położyć i wtedy ich rąbali siekierami. Gdy tak patrzyłem na ten widok, musiałem uciekać z domu, bo tak mnie się skóra zruszyła, że nigdy nie przypuszczałem, że takie bandy mogą się znęcać nad Polakami. No poszedłem do drugiego domu, a mój Boże, tu jeszcze gorzej. Na samym Wołyniu zginęło 60 tysięcy ludzi. W 1850 miejscowościach. Oczywiście to nie są liczby, które uważamy za ostateczne, bo badania są kontynuowane i wciąż odkrywamy nowe fakty zbrodni. Ten szacunek w przypadku Wołynia zgadza się z bilansem ludnościowym, który ujmuje ludność, która mieszkała na terenie Wołynia w 1939 roku. Potem odlicza się straty podczas okupacji niemieckiej, straty podczas okupacji sowieckiej i liczbę osób, która była ekspatriowana w latach 1945-1946. I z tego bilansu wynika właśnie około 60 tysięcy ludzi, no, których nie ma. I to są właśnie ofiary nacjonalistów ukraińskich.
Pan gubernator Borys Kłymczuk, przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Państwowej Administracji, Majdan Kijowski 9, Łódzk, Ukraina. Szanowny panie gubernatorze, w imieniu byłych mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zwracam się do pana z serdeczną prośbą o wyrażenie zgody na dalsze poszukiwanie mogił naszych bliskich zamordowanych w dniu 30 sierpnia 1943 roku przez Ukraińską Powstańczą Armię. Jutro zaczynamy. Jesteśmy w lesie pod Sokołem, na tak zwanym Trupim Polu. Tak jest określane to miejsce. Trupie Pole. Tą przerażającą nazwę nadali okoliczni Ukraińcy kawałkowi ziemi, będącej kiedyś niewielką polaną tuż obok wsi. Jeszcze w latach 60., kiedy był tu kołchoz, mówiło się, że zboże na tym polu rośnie wysokie na 2 metry, bo pod spodem leżą ludzkie ciała. Tematem Ostrówek, Woli Ostrowieckiej, w ogóle całej rzezi wołyńskiej, nigdy za bardzo się nie interesowałem. Wcześniej brałem udział w ekspedycjach profesora Koli, które to głównie ekspedycje dotyczyły tak zwanej zbrodni katyńskiej. Kiedy zwrócili się do mnie wysłannicy Rady, abym pojechał do miejsca, które kiedyś nazywało się Ostrówki, Wola Ostrowiecka, dopiero zacząłem powoli, poznawać wydarzenia z tamtych lat. W końcu sierpnia 1939 roku liderzy legalnie działających organizacji ukraińskich apelowali do młodych Ukraińców, by zgłaszali się do Wojska Polskiego, by wiernie służyli w tym wojsku i by walczyli w obronie Polski. Rzeczywiście, mimo nawoływań organizacji ukraińskich nacjonalistów, by do wojska się nie zgłaszać, praktycznie niemal w komplecie młodzi Ukraińcy, obywatele RP, w tym wojsku się znaleźli. Ocenia się, że we wrześniu 1939 roku w Wojsku Polskim walczyło co najmniej 120 tysięcy żołnierzy ukraińskich. W pierwszych dniach wojny obronnej żołnierze Wojska Polskiego narodowości ukraińskiej walczyli ramię w ramię z żołnierzami narodowości polskiej, narodowości żydowskiej, narodowości białoruskiej. Spełniali swój obowiązek i spełniali go tak, jak najlepiej umieli. Walczyli w obronie granicy zachodniej, walczyli pod Bzurą, walczyli na Pomorzu. Sytuacja zaczęła się zmieniać mniej więcej w połowie września, kiedy spychane przez kolejne natarcia niemieckie oddziały Wojska Polskiego znalazły się we wschodniej części kraju. Ukraińscy żołnierze znaleźli się blisko własnych domów. Znaleźli się pod wpływem liderów organizacji ukraińskich nacjonalistów. Zaczęła do nich docierać świadomość, że Polska tej wojny z pewnością nie wygra. Zaczęły się mnożyć dezercje, czy to dezercje zwyczajnie do domu, czy też po to, żeby dołączyć do powstających oddziałów organizacji ukraińskiej, które to oddziały atakowały żołnierzy Wojska Polskiego. Pocisk. Najwięcej łusek tutaj znalezionych amunicji pistoletowej, bo to widać, że jest pocisk pistoletowy, było od PPS-y 7,62 kaliber, amunicja pistoletowa. Ten trochę zgrzybkował, trochę się zniekształcił, ale prawdopodobnie to jest właśnie to. Wyciągnąłem z samochodu wykrywacz metali i zacząłem przeszukiwanie obszaru. Do mnie się szczęście uśmiechnęło po godzinie. Natrafiłem na pierwsze łuski amunicji karabinowej 7,92 Mauser. Były to łuski zarówno produkcji niemieckiej z lat 40., polskiej przedwojennej, następnie amunicja do Lebela francuska, amunicja do Lebela polska, łuski 7,62 amunicji radzieckiej, łuski od karabinu Mosin i to łuski nawet z I wojny światowej jeszcze.
olbrzymia zbieranina łusek różnych armii, różnych produkcji. Kiedy zobaczyłem, że w jednym skupieniu, w jednym pasie długości jakichś 15 metrów natrafią na łuski naprawdę różnych krajów, armii różnych, amunicji różnych krajów, to mam do czynienia z jakąś grupą partyzancką. A biorąc pod uwagę, że miejsce to nazywa się to trupie pole i właśnie gdzieś tam najprawdopodobniej znajduje się mogiła, natrafiłem właśnie na relikty miejsca rozstrzeliwań. Trzeba wiedzieć, że pomiędzy liderami nacjonalistycznego, radykalnego ruchu, a wywiadem niemieckim, przywódcami niemieckimi, toczyły się intensywne rozmowy. Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy, liczyli, że Trzecia Rzesza będzie tym państwem, które pozwoli odbudować państwo ukraińskie. Ukraińcy planowali powszechne powstanie. Czekali na sygnał ze strony niemieckiej, by takie powstanie wybuchło. Nacjonaliści ukraińscy nie wiedzieli o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Ukraińscy nacjonaliści nie wiedzieli o tym, że podobnie jak Polacy zostali złożeni na ołtarzu historii po to, by zapewnić dobrą współpracę między dwoma totalitarnymi mocarstwami. Tam siedzimy. Trzeba będzie, dobrze. Gdzieś moja śmigła gracka do dołu. Tutaj jeszcze jest humus, albo to coś jest, kurde. Ale on nie chce mi oczyścić. Tutaj to dziwnie wygląda. Zobacz to. Tutaj jest. Zaraz wezmę grabkę i to się... Takich specjalnych archeologicznych gracek to pewnie w Wielkiej Brytanii można by było szukać. Troszkę obsypało ramiona dziecka tutaj pod ziemią. Szczesowo, ale ja to zbiorę. Z połowy tu, a z połowy tu, co? No. No będzie potem mniej na najwyżej zsypywania, nie? Przesuń w prawo bardziej. Mów, gdzie to wam... Jeszcze. Dobra. Gdzieś tu. O, tak będzie dobrze. Tak, to będzie mocne. Ale on jest bardzo stabilny, ja nigdy nie sądziłem, że to jest tak. Widzisz, takie masz to. Mord Zilberstein, spółka wyrób dewocjonaliów prawdopodobnie. No i tutaj ten Chrystus był przymocowany. No, dokładnie ten. Timothy Snyder nazwał ziemię położone pomiędzy granicą generalnej guberni, czy też generalnego gubernatorstwa, a Kijowem Mińskiem z krwawionymi ziemiami. Pomiędzy 1933 rokiem a rokiem 1944 przeszły przez te obszary kolejne fale niewyobrażalnej przemocy. Począwszy od wielkiego głodu na Ukrainie, skończywszy na masowych wypędzeniach końca wojny. W 1939 roku przyszli tam najpierw Niemcy, dokonując zbrodni na ludności cywilnej, szczególnie na Polakach i Żydach. W 1940 roku obywatele polscy wszystkich narodowości zobaczyli coś, co było wcześniej niewyobrażalne. Półtoraroczna okupacja sowiecka przyniosła 4 deportacje, w trakcie których wywieziono 340 tysięcy ludzi. Dalsze 100 tysięcy znalazło się w więzieniach. Jeśli dodamy do tego ofiary Katynia, okaże się, że z 12 milionów obywateli wschodniej Rzeczpospolitej, 500 000 wyparowało. W 1941 roku wchodzą na ten obszar Niemcy. Czerwiec 1941 roku przynosi dalszą eskalację zbrodni. W pierwszym momencie terror ten skierowany jest głównie przeciwko ludności żydowskiej. Specjalne grupy niemieckie, tak zwane Einsatzgruppen, dokonują masowych mordów natychmiast po wejściu do wiosek czy miasteczek żydowskich. Pomagają w tych mordach miejscowi Ukraińcy, którzy mają nadzieję, że w ten sposób staną się częścią niemieckiej machiny państwowej i w ten sposób sprawią, że ich państwo będzie odbudowane. Przyszła Ukraina bez Żydów, w przyszłości również bez Polaków.
Miejscowa ludność widzi więc masowe mordy Żydów. To jest pierwsza wielka zbrodnia, do której ludność ukraińska jest wciągana. Okazało się, że można usuwać, mordować grupy społeczne, grupy narodowościowe bez żadnej odpowiedzialności. Ta zbrodnia infekowała. Ta zbrodnia przechodziła z Niemców na ludność miejscową. Młodzi Ukraińcy, którzy chcieli walczyć o wolną Ukrainę, którzy zgłosili się do oddziałów niemieckich, asystowali przy jednej z tych zbrodni, przy zbrodni na Żydach. Nauczyli się zabijać, nauczyli się organizować masowe mordy i wykorzystają tą wiedzę. Tym razem przeciwko Polakom. Czasami w poszukiwaniach pomagają mieszkańcy okolicznych wiosek. Pani Aleksandra Wasiejko, zwana babcią Szurą, jest taką osobą. Towarzyszy pracy ekipy prawie codziennie. Aha. Koło bolota, gdzie boloto. I koło bolota ta mogiła, sosna taka stoi koło tej mogiłki. A to tam... A jak domajete, skilki człowieka tam? Dwa. Dwa. Tam dwa, a dwa o tu żonka z mużem i tam. I tam tak to... samo. W 1942 roku banderowcy przygotowywali się już w podziemiu do wywołania powstania czy rozpoczęcia walki partyzanckiej. W planach powstańczych wyraźnie widać, jesienią 1942 roku założono, że w momencie rozpoczęcia walk całą polską ludność mordować, pozbawić jak gdyby tą polską społeczność przywództwa, resztę wypędzić pod groźbą śmierci. Zakładano jednocześnie, że Polacy mogą zabrać ze sobą wszystko, co chcą, byle tylko wyjechali. Ojciec pani Aleksandry Wasiejko odnalazł i oznaczył dwa miejsca, w których zostali zamordowani Polacy z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, a wiedzę o tym przekazał córce. O ile specjaliści są w stanie odszukać zbiorowe doły śmierci, o tyle znalezienie takich pojedynczych mogił jest bez lokalnej pamięci praktycznie niemożliwe. Restykło i ciromucha. Ja ich lubię, ludzi, którzy leżać mogili. Trzeba ich ładować. Ja niosę czasem jagody na bumażku, na listoczek, posypę jagodą. Brała z domu konfety, cukierki brała, klała. Wstanę, pomolił się koło ich, jak idę po jagody, po grzyby jak iszła. Ja siedzę. Pani Aleksandro, pani pokaże nam. Tam bez pomocy to... Вот видно букет, той во, ленту. О, сосна, опять так само. Вот это мои цветы, лента. О, это могилка, вот. А тут хрести, во. Видно, один хрест, вот другий хрест. И вот тут вверху був. Так, тут есть. Але тут видно. Тут есть, так. И вот есть, так и вот. Под вашими там. Śmierci. Czyli to ich zabito. Точно, nim zabito. Tak. Tak, tak, tak. No, także tu ich postrzelano, to tyle. Zabili, oni tu pochwali, tak. 29 sierpnia obie wioski, Ostrówki i Wolę Ostrowiecką, UPA otoczyła silnym kordonem patroli i zasadzek. Czyhały na każdej leśnej i polnej dróżce, na tych, którzy próbowali z tego kręgu wyjść bądź powrócić do domu.
jest łuska kolejna. Tamta też była dmośka. No bo to tutaj jest macierzysty. Tu już też masz. W twarzy czaszka tutaj jest po prostu. Nie ma. Jama grobowa długość 2,10. O, dobra. Tu jest czaszka. W twarzy czaszka, tak jak mówiłem. Bardzo zniszczona. To jest łopatka. Tu masz łopatkę. To jest ramię tego, na pewno. Tutaj mamy miednicę. No i pewnie z tego. Zatleniona mocno. Przed napadami na duże skupiska polskie strzelcy upowscy nie daliby sobie rady. Oni musieli angażować ludność okoliczną. Zanim doszło do napadu, to w tych właśnie okolicznych miejscowościach odbywały się zebrania ludności miejscowej i narady i przekonywanie do konieczności wyniszczenia lachów. Poza tym rozpuszczano różnego rodzaju hasła, chwytliwe, bardzo nienawistne, które mobilizowały tę ludność ukraińską do wystąpień zbrodniczych. Na przykład bardzo popularne na całym Wołyniu było takie powiedzenie: wyliżemo wszystkich lachów do adnocho, od małocho do starocho. Czyli wyrżniemy wszystkich Polaków co do jednego, od małego do starego. Gdyby nie to, że jednak nie wszyscy Ukraińcy dali się porwać temu opętaniu, to prawdopodobnie to powiedzenie byłoby w całości dokonane. A jednak Polacy ratowali się i byli ostrzegani przez Ukraińców, a nawet i czynnie ratowani. W nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 roku banderowcy otoczyli szczelnym kordonem obie wsie, Ostrówki i Wolę Ostrowiecką. Wpuszczono do wsi kurierów na koniach. Byli uzbrojeni, podjeżdżali do poszczególnych gospodarstw i informowali, iż gospodarze, przedstawiciele rodzin, mężczyźni powinni jak najszybciej udać się na organizowane zebranie w szkole. Scenariusz był podobny, tak w Ostrówkach, jak i w Wolę Ostrowieckiej. Mężczyźni po krótkiej naradzie z sąsiadami, z rodziną, ustalili, że idą na to zebranie. I tak było również w domu moich dziadków. Mój dziadek Jan Szwed postanowił wybrać się na to zebranie. Do zgromadzonych mężczyzn w szkole przemówił dowódca UPA, który zażądał wydania złota, zegarków i broni. Mężczyźni odpowiedzieli, iż tych przedmiotów nie mają. Wówczas dowódca UPA powiedział, iż za to, że żyli przez tyle lat na ukraińskiej ziemi, wszyscy zginą. Wkrótce po tym do każdego domu wtargnęły grupy od 3 do 5 osób, różnie uzbrojonych mężczyzn, w broń palną, ale również broń taką jak siekiery, widły, i
zaczęli wszystkich mieszkańców wypędzać z domu na zebranie. Mieszkańcy zaczęli się bronić, mówiąc, że przecież już na zebranie poszli nasi mężowie. Oczywiście te prośby nie pomogły. Zaczęto wypędzać wszystkich, od małych dzieci, kobiety, starców, wszystkich. W niektórych domach były osoby stare, niedołężne, bądź ciężko chore. Zabijano te osoby, nie używając broni palnej, najczęściej zabijając siekierami, jakimiś młotami. Wszystkich doprowadzonych na plac przed szkołą zaczęto dzielić na dwie grupy. Mężczyzn i młodzież męską zgromadzono w szkole, zaś kobiety z dziećmi w wieku do lat 15 zapędzono i zamknięto w kościele. Prawdopodobnie zamierzano spalić kobiety z dziećmi w drewnianej świątyni. Po zabraniu ze szkoły 10 mężczyzn zapędzono do gospodarstwa Suszki, a następnie drugą grupę, również 10-osobową, do gospodarstwa Trusiuków. I tak co pewien czas, raz jedną dziesiątkę, raz drugą, wyprowadzano. Wiedzieli, że idą na śmierć. Z tej grupy praktycznie nikt nie ocalał. Na moją думку, jakby istniało jakieś rozwiązanie czy bażania prowadzić antypolską akcję. Według mnie istniały pragnienia przeprowadzenia akcji antypolskiej. Oczywiście miała się ona rozpocząć w Galicji, gdzie podziemie dysponowało większymi siłami. Natomiast to, co wydarzyło się na Wołyniu, ten wybuch antypolskiej aktywności rozpoczął się w sposób spontaniczny, podobnie jak i utworzenie UPA. Chodzi o to, że podziemie, zarówno polskie, jak i ukraińskie, o czym już mówiłem, przez długi czas kumulowało siły, nie rozpoczynając walki przeciwko Niemcom. Jednakże na Wołyniu ta koncepcja nie zadziałała. Na Wołyniu doszło do tego, że Ukraińcy, pod naciskiem administracji niemieckiej, która rozpoczęła stosować dotkliwą politykę w stosunku do Ukraińców, palenie wsi, wysokie podatki, sami zaczęli uciekać do lasów, zaczęli się zbroić i tworzyć spontaniczne grupy. OUN uważało, że traci kontrolę nad tym terenem i albo już musi tworzyć swoją armię podziemną, albo utworzy się sama bez nich, bo pojawili się konkurenci polityczni, tacy jak Taras Bulba-Borowecz czy grupa OUN Melnyka. W ten sposób w końcu 1942 i na początku 1943 roku OUN, poniekąd doganiając sytuację, zaczął wlewać się w tworzącą się armię i tak powstało UPA. Doganiając po suci sytuację, poczęli wlewać się w tworzenie tej armii i tak powstało UPA. Już
Pierwsze napady na polskie wsie wyraźnie pokazują, że całe polskie wioski, wszyscy mieszkańcy, wszyscy Polacy, których chłopowcy dopadają, giną z ich ręki. Być może było tak, że centralne kierownictwo OUN postanowiło, po prostu zmieniło swój plan i zamieniło plan wypędzenia na plan eksterminacji. Moim zdaniem znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że wołyńskie kierownictwo organizacji, tutaj no, przede wszystkim uosobiane przez Dmytro Klaczkiewskiego, pseudonim Kłym Sawur, podjęło decyzję być może najpierw o takim punktowym wymordowaniu polskich wsi, licząc na to, że wówczas ci pozostali mieszkańcy uciekną przerażeni tym, co się dzieje, a najpóźniej w maju, czerwcu 1943 roku Kłym Sawur wydał rozkaz już wymordowania całej polskiej ludności na Wołyniu. Tego typu rozkaz z całą pewnością w czerwcu 1943 roku dotarł w zachodnie powiaty Wołynia. Stąd 11 lipca 1943 roku te uderzenie już na terenie całego przedwojennego województwa wołyńskiego w co najmniej 99 polskich miejscowości. Znowu woda nie przyjdzie. Chyba noga. Najwięcej jest dzieci. I to takich dzieci właśnie, jak my to określamy, infans 1. Czyli to są właśnie takie dzieci od niemowląt, tak mniej więcej do 6 roku życia. Potem jest druga grupa dzieci do tak mniej więcej 14 roku życia. Są też osobnicy, tak zwani młodociani, ale oczywiście musimy brać pod uwagę, że w tamtych czasach dziewczyna, która miała 18 lat, była mężatką. Także te, tak jak podają tutaj, że były osoby dorosłe, no to oczywiście mogły być to właśnie te młode dziewczyny. Znaleźliśmy też kilka szkieletów należących do osób dorosłych. Na razie znaleźliśmy około 5 takich właśnie części czaszek, które świadczą, że były to kobiety. Mniej więcej w takim wieku od 30 do 45 roku życia. Znaleźliśmy też dwie czaszki, które należą do mężczyzn. Jeden mężczyzna w takim wieku starszy, maturus, czyli tak po 45 roku życia. Mieliśmy też no, właściwie tak zachowane kości, mogły być to właśnie niemowlęta. 3, może 4, może 6 miesięcy, ponieważ to był tylko negatyw. Rozłożone kości i dosłownie taki odcisk, zarys, tak jak to niemowlę się ułożyło w tym piasku i zmarło. Po prostu zobaczyć, jak się rozkładały głowy dzieci. To już tylko ściągaliśmy praktycznie do worka, to przebarwienie, to takie rozłożone kości. Więcej spróbuję to jakoś tam to lepiej jest wypreparować, dużo lepiej się nie. Tu jest czas. Spinka. To już chyba. Nigdy nie powiemy, co to było, ale pewnie spinka we włosach. Starsza część. Czaszki zupełnie rozłożone i przerośnięte przez korzenie. Tak to wygląda. Stan zachowania kości jest niestety bardzo zły, ponieważ no, woda tutaj dosyć często wypłukiwała ten piasek, a poza tym korzenie bardzo dużo zniszczyły czaszki. Stąd też bardzo dużo jest otworów, które zostały wykonane przez korzenie, które penetrowały czaszkę. Kości części twarzowej praktycznie w ogóle się nie zachowały. No, może trochę żuchwy, trochę kości jarzmowych. Jak oczywiście wyciągamy, to one są właściwie w tym położeniu, tak jak leżały właśnie twarzami do dołu. To co najważniejsze, jak się czaszka nie ostaje, to są części skaliste. Jak są dwie, to znaczy, że jest od jednego człowieka. Z głowy takiego dziecka, infans 2. Zęby widać już stałe. Na podstawie tych właśnie fragmentów czaszek nie możemy powiedzieć, czy to były właśnie strzały wykonane w głowę. Myślę, że chyba większość to jednak gdzieś w korpusy.
Niestety ze szkieletów najczęściej zachowują się tylko kości długie. W ogóle nie mamy do tej pory właściwie takiego szkieletu, gdzie można było powiedzieć, że są kręgi, kręgosłup i na przykład widoczny byłby ten uraz wykonany właśnie przez pocisk. Nie, antropolog jest naprawdę niezbędny, nie? Jak to po prostu mieliśmy jechać, to tylko kurde szybkie telefony, żeby jakoś antropologa załatwić, na szczęście. Skrajamy, tu już jest stale. Blondynka. To małe dzieci, wszystkie takie jakieś blondaski. Też byłem takim blondaskiem, bo ja dożyłem. Tu jest warkocz, tu jest jakaś kość kolejna długa. No jest to takie, że te włosy się tak dobrze zachowały, że te warkocze są takie splecione, widać jakie te korony, tak jak się odkrywa czaszkę, to widać właśnie na sklepieniu ten taki zapleciony warkocz, a u tych młodszych dziewczynek to jeszcze taki właśnie ten warkoczyk z tyłu, taki odciągnięty. Te koraliki ułożone, bo to widać tak jak jest głowa i tak widać przy szyi, takie właśnie koraliki ułożone tak w takim malutkim rzędzie takie. Przy dwóch takich małych czaszeczkach zachowały się takie fragmenty chyba czepeczków. Odkryliśmy też ślady swetra, kawałków swetra, może to była chusta, bo takie regularne oczka, tak jak się na drutach robi, to tak właśnie tak się rozciągały. Buty, buty nawet dzieci, takie malutkie właśnie choleweczki. I taki też para, dobrze, bo to były dwie kończyny dobrze zachowane właśnie z takimi trzewikami, takie obcasiki. Jeżeli chodzi o ilość osób w tej jamie, mogile, określiłam 231 osób. W większości były to dzieci. Stan zachowania był bardzo zły, ponieważ praktycznie nie mogliśmy odsłonić kompletnego szkieletu z tego względu, że ułożenie nie było w grobie anatomicznym. Oznacza to po prostu, że ci ludzie nie byli złożeni do tego grobu, tylko zostali tam wrzuceni. To, co myśmy właśnie odkryli, to bardzo takie chaotyczne ułożenie kości, nawarstwienie, przemieszanie właśnie osobników bardzo młodych z dorosłymi świadczy o to, że one były po prostu jakby wciągane i wrzucane do tej jamy. Zresztą największą ilość materiału kostnego odkryliśmy na nabrzeżach tej jamy, co oznacza, że po prostu były one wrzucane szybko. No, ja liczyłam na dobry stan zachowania, żeby można było, tak jak w sumie zawsze antropolog do tego podchodzi, żeby jak najwięcej z kości wyczytać, żeby na przykład określić jakieś cechy indywidualne, bo przecież można tak zrobić i wiele osób też na to liczy. Oczywiście zęby zachowały się najlepiej i w sumie te zęby, zwłaszcza u dzieci, były bardzo ważne, bo były wyznacznikiem ilości dzieci, jaka tam była właśnie pochowana, ponieważ po analizie okazało się, że ilość fragmentów czaszek świadczących, że należy do jednego osobnika, jest większa niż ilość kości długich. Stąd ja podjęłam taką decyzję, że określamy ilość osób w tej jamie grobowej na podstawie ilości zachowanych fragmentów czaszek. Te ponumerowane to są dzieci. Na górze są dorośli. Worki. Kubetę? To gdzie będziemy? Albo w las. W las, tam na bagno. Ja wezmę Iwonka, przepraszam cię, sekundkę, no już, dobrze. Już. No to jest jedyna szansa, żeby tak złapać. Dobrze, już, może. Tutaj i to na ten piasek i gołej ziemi, co? Wierzą woreczki. Czy im trochę zastawić? Czego? Na rzep. Ale kości tutaj, tak do kwety? Tak. Państwo polskie od początku III RP nie jest zainteresowane ujawnianiem tej zbrodni, ani upamiętnieniem. Wszystko, co do tej pory w tej sprawie się zdarzyło, było pod bardzo silnym naciskiem środowisk kresowych, które nie mogły się pogodzić z tym, że trzecie ludobójstwo
trzecie, to znaczy po niemieckim i sowieckim, dokonane przez nacjonalistów ukraińskich, jest nieobecne w świadomości społecznej. No a przede wszystkim nie jest wykonany obowiązek państwa polskiego wobec tej części narodu polskiego, która zginęła za to, że była narodowości polskiej. Jakie są przyczyny? Oczywiście można to sprowadzić do takiej bardzo prostej interpretacji. Zresztą interpretacji, która powstała na skutek wypowiedzi polityków, zarówno oficjalnie, jak i w rozmowach prywatnych. Otóż III RP założyła, że zrobi wszystko, żeby powstałe, niepodległe państwo ukraińskie, żeby związać i z Polską, i z krajami Europy Zachodniej. Ma w tym też Polska oparcie, a nawet nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych. Celem jest odsunięcie Ukrainy ze sfery wpływów Rosji. I tutaj przyjęto dość chybioną koncepcję nieporuszania spraw, które są drażliwe dla Ukraińców, ale przecież tylko dla części Ukraińców, bo zaangażowanych w zbrodnie nacjonalistów ukraińskich nie było tak wiele, ażeby uważać, że to oni mają decydować o tym, co się stanie z Ukrainą. Próbujemy odtworzyć od początku do końca te ostatnie chwile. To jest zadanie historyka, jak to wyglądało, prawda? Jak wyglądały te ostatnie minuty życia tych ludzi? Ile osób zginęło? Ile było dzieci? Jak oni się zachowywali? Szkoda, że nie mamy żadnej relacji skruszonego oprawcy, który mógłby opisać, jakie na nim to wrażenie robiło, jak to wyglądało. Nie znam takiej relacji. Nie znam żadnego pamiętnika banderowca, który by opisywał swój bohaterski czyn zamordowania około 300 kobiet z dziećmi właśnie na tym polu. Stoj, polska mordo, dziś do was Sikorski najechał, dziś wej będą Polsku budowaty. Nawertaj się, no i tego postawali wszyscy. Nawertaj się, no bo jedziemy, bo już jest koniec, tak matki, babcie mówią i wracamy, wracamy, a już w Ostrówkach, tu jak ten kościół, tego pełno tych Ukraińców, jak mrówek jest tego. Jeden już i krzyczą, strzelaj, więc kule strzelają do nas z karabina maszynnego. To my popadamy, tak trzy razy żeśmy padali. A on był na tych koniach po tych ludziach, tych kobietach, to wstawajcie, oni tak się mścili strasznie, więc powstawali i także matki mówią, takie babcie pobożne, i mówi, idźmy, bo już jest koniec z nami. Z kościoła w Ostrówka rano ich jako żywych tarcz, pędzono, ostrzeliwując się. Z relacji świadków wiadomo, że Niemcy ponieśli pewne straty, to znaczy było co najmniej kilku rannych, a być może i zabitych. Niemcy już nie kontynuowali pościgu. Natomiast te kobiety pędzono koło cmentarza. Wiemy, że tam przy cmentarzu zginął małżeństwo organisty z organiściną. Kilka kobiet starszych, które nie nadążały, kilka kobiet będących w zaawansowanej ciąży albo mających małe dzieci, które po prostu nie dawały rady nieść te dzieci, były po drodze zabijane. Można powiedzieć, że Ostrówki i Wola Ostrowiecka miały szczęście w nieszczęściu. Udało się uzyskać zgodę władz i z Kijowa, i z Łódzka na dwie ekshumacje, które miały miejsce w 1992 roku i w 2011 roku. W czasie tych prac ekshumacyjnych znaleźliśmy trzy zbiorowe mogiły. W Ostrówkach 81 osób, w Woli Ostrowieckiej budynek szkoły 79 osób, u Strażyca 243 osoby i pod Sokołem
tak zwane trupie pole, 231 osób. Oczywiście jeszcze kilka mogił dwu-, trzyosobowych. Dla takiego przypomnienia powiem, że takich miejscowości, które zostały spalone, ludność polska wymordowana, na Wołyniu było około 2000. Zaledwie w kilku jeszcze miejscowościach można mówić o ekshumacjach. Czyli na dzień dzisiejszy olbrzymie zadanie dla władz polskich, ale również i dla władz ukraińskich, żeby tam, gdzie się da, odnaleźć, wyekshumować albo po prostu te miejsca upamiętnić krzyżem. Na naszych oczach odchodzą ostatni mieszkańcy, którzy się tutaj urodzili. Średnia wieku to już prawie 80 lat albo i więcej. I bardzo często, czy w listach, czy w rozmowach osobistych, pytają, czy oni dożyją tego, kiedy ich najbliżsi, kiedy ich rodzice, dziadkowie, bracia, siostry będą po katolicku pochowani. Prochem jesteście i proch się obrócicie, ale Pan wskrzesi was w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju. Podczas tego sezonu badawczego w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej bardzo się związałem z tym miejscem. Jest to zbrodnia, która właściwie nigdy nie została rozliczona. Nigdy nikt tak naprawdę otwarcie nie przeprosił za to. I co więcej, jest to zbrodnia, która dotknęła w straszny sposób dzieci. Dla mnie to było szokujące. Wcześniej naprawdę przez moje ręce przewinęło się tysiące szczątków ludzkich. Ale jeszcze nigdy nie spotkałem się z grobem, w którym znajdują się właśnie głównie szczątki dzieci. Ja z tymi dzieciaczkami się naprawdę związałem. One zostały tam zamordowane bestialsko, bezsensownie. Dorośli, no uważam, że jeżeli toczy się wojna, owszem, zawsze no, podczas wojny jest czarne i białe, jest wróg i jesteśmy my, no jeżeli dorośli się zabijają, wszystko właściwie, taki jest porządek rzeczy. No, natomiast dla mnie najbardziej szokujące jest to zadawanie w bezsensowny sposób cierpienia dzieciom, zabijanie tych dzieci, które właściwie tym ludziom przecież nic nie zawiniły, z wyjątkiem tego, że urodziły się i były Polakami.
Nie rozumiem tej zbrodni. Po prostu, jeżeli staram się zrozumieć wszelkich zbrodniarzy, których dzieło odsłaniam, to w tym przypadku nie potrafię znaleźć żadnego usprawiedliwienia dla nich.